Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem ICON. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt ICON, przedstawiciel projektów, które łączą ze sobą blockchainy, próbuje właśnie umożliwić i pozwala na komunikację blockchainów między sobą, tworząc z nich wspólną sieć. Także ciekawa inicjatywa, parę projektów tego typu już wcześniej omawiałem na swoim kanale. Przyjrzyjmy się, czym tutaj ICON może nas zaskoczyć, jeśli chodzi o pracę nad tym projektem. Coin Paprika, zakładka Overview. Tutaj mamy już informację, że projekt ten jest w fazie gotowego produktu, także ciekawa i cenna informacja. Code Progress. Jeśli chodzi o osoby zaangażowane w rozwój projektu, mamy ich 16, ponad 40 gwiazdek. I tutaj taka sytuacja trochę dziwna, jak dla mnie, z wykresem, ponieważ dosyć mało danych na nim jest pokazanych. Dlatego zaczynam mieć powoli pewne obawy co do wiarygodności tych danych, jeśli chodzi o portal CoinPaprika i wykres przedstawiający komity. Z tego względu też, że tak powiem, postanowiłem głębiej zajrzeć w GitHuba, czy to rzeczywiście ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że mamy okres stycznia tego roku, gdzie przez cały ten właśnie miesiąc nic się nie działo, a patrząc już bezpośrednio na komity, które płynęły w tym miesiącu, widzimy, że oprócz zmerdżowanych pull requestów, które oczywiście tam nie będą ujęte na CoinPaprice, mamy również zwykłe komity, które według mnie jak najbardziej powinny być pokazane na tym wykresie właśnie w zakładce Code Progress. Także widzimy, że tutaj zmiany w kodzie miały miejsce. Nie są one natomiast ujęte na tym wykresie. Dlatego tutaj też chciałbym zwrócić Wam uwagę, żeby może nie tak do końca sugerować się tym, co te wykresy na CoinPaprice pokazują, gdyż widzimy, że tutaj na przykładzie tego projektu rzeczywistość jest trochę inna. Podobnie zresztą CryptoMiso pod tym względem nie jest do końca wiarygodny, jeśli chodzi o ten projekt. Tutaj również dosyć mało jest tych właśnie komitów dla projektu ICON. Nie wiadomo czemu, ale ostatnie pochodzą właśnie z grudnia. Jak się domyślam, z grudnia poprzedniego roku, a tutaj znowu widzimy na CoinPaprice, że w tym roku development pod względem commitów dla tego projektu miał miejsce, co również potwierdza zakładka code, konkretnie komity dla tego projektu. Także sugeruję, aby w razie zainteresowania konkretnym projektem, który chcecie sobie przejrzeć na GitHubie, zwracać uwagę właśnie tutaj na ten link commits i przejrzeć historię, czy tam rzeczywiście coś się dzieje, czy nic się nie dzieje. Teraz już przejdźmy do widoku organizacji ICON Foundation. Widzimy 33 repozytoria tej organizacji na GitHubie. Aktywność programistów, zespołów deweloperskich widzimy tutaj w większości udostępnionych repozytoriów, także to też ewidentnie pokazuje nam, iż prace nad tym projektem, a w zasadzie nad gotowym produktem, cały czas trwają. Aż 58 osób w organizacji na GitHubie, też oczywiście ta liczba robi wrażenie. Krótko omówmy sobie właśnie główny projekt, główne repozytorium tego projektu na GitHubie. Zakładka Issues, ciekawa sprawa, bo nie ma żadnego issue. Mamy 10 zamkniętych. Niemniej jednak, poza tym, że nie ma de facto zgłaszanych błędów, widać, że prace tutaj też postępują. Pewnie mają na celu rozwój
tego projektu. Zakładka pull request. Bardzo fajnie tutaj rozwiązali, numerując konkretne właśnie pull requesty. Nie stosują labelowania. Stosują go, no, można powiedzieć, że w bardzo małym stopniu. Natomiast widać, że mają tu jakieś, mają swoje po prostu podejście do organizacji pull requestów na GitHubie. Oczywiście każda metoda, która w danym zespole działa, jest dobra. 18 otwartych i prawie 300 zamkniętych. Zakładka Projects, tutaj nic nie mamy. Wiki również przenosi nas na stronę główną repozytorium, jeśli chodzi o taką typową dokumentację deweloperską. To jest ona oczywiście dostępna na portalu icondev.io. Widoczny tutaj teraz na ekranie. Linki do poszczególnych właśnie SDK, opisy rozszerzeń, opisy SDK dla poszczególnych języków. Także tutaj widzimy, że najpopularniejsze języki mają wsparcie ze strony twórców tego projektu, także programiści stosujący na co dzień jeden z tych tutaj języków również mogą tworzyć rozwiązania w oparciu o infrastrukturę tego projektu. Wróćmy do GitHuba, zakładka Security. Tutaj niestety na GitHubie nie ma żadnej informacji. Ja natomiast doszukałem się programu typu Bug Bounty na znanym nam portalu HackerOne. Widzimy tutaj odpowiednio pokategoryzowane błędy wraz z wysokością potencjalnej nagrody w razie zatwierdzenia przez zespół błędu w tym zakresie. Informacje, co jest oczywiście w kwestii zainteresowania, które repozytoria. Niestety nie ma żadnych przykładowych raportów, które zostały zgłoszone, zostały one ukryte, ale widzimy, że na przykład ten był na pewno dosyć istotny. Wszystkie są dosyć wysoko wycenione. Także szkoda, że nie można sobie zajrzeć, z czym tak naprawdę był tam problem, jeśli chodzi właśnie o ten projekt. Kolejna kwestia, czyli zakładka Insights. Weźmy widok z ostatniego miesiąca. I tutaj również możemy zobaczyć dużą liczbę zmerdżowanych pull requestów. Nie widzimy, nie było żadnych zgłaszanych ani zamykanych issue. Została wydana wersja release kolejna, które również możemy prześledzić w zakładce na GitHubie. Co ciekawe, tutaj proszę zwrócić uwagę, że w przeciągu ostatniego miesiąca było bardzo dużo merdżowanych pull requestów i ponownie nie ma to większego odzwierciedlenia na wykresie pokazującym commity. A dzieje się to tak z tego względu, iż tworząc pull request, teraz to wrócimy, tworząc pull request, dana osoba najpierw robi forka danego repozytorium, czyli jakby kopiuje go na swój profil, kopiuje ten projekt, tworząc forka, następnie zakłada pull requesta. Wszystkie commity idą do repozytorium, ale będącego forkiem tego projektu. Następnie ten fork poprzez pull request jest merge'owany, czyli jest dołączany do głównej gałęzi kodu. Z tego względu, pomimo tego, iż te commity później docelowo trafiają do głównego repozytorium, nie są ujmowane właśnie w tych statystykach, które pokazuje serwis CoinPaprika, czy które pokazuje portal CryptoMiso. Także zwracam uwagę na to, aby prawidłowo czytać te dane, które są pokazywane na wszelkiego rodzaju wykresach, a dla pewności zawsze trzeba się zwrócić tutaj w stronę GitHuba i spojrzeć, co tam tak naprawdę w tym projekcie się działo. Na tę chwilę, jeśli chodzi o projekt Icon, z mojej strony to już wszystko. Chciałbym, żebyście zwłaszcza zwrócili uwagę na to, co powiedziałem odnośnie widoczności pracy na wykresach, a z tym, co się rzeczywiście dzieje na GitHubie.
Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Jeśli chcecie, abym przeanalizował dla Was wybrany projekt, również proszę o taką informację w komentarzach. Dziękuję, cześć.